przedsiębiorstwie do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne są środki trwałe. Najczęściej one są pozyskiwane w drodze zakupu ich na rynku. Mogą być również przekazane w akcie darowizny lub też aportu i dalej wykorzystywane w tej działalności. Musimy umieć rozróżnić darowiznę i aport, ponieważ sposób ich odnotowania będzie miał różne skutki, różne zmiany wprowadzi. Darowizna jako nieodpłatne przekazanie może być wniesione na podstawie dwóch operacji i tak samo aport jako przekazanie środka trwałego przez stronę, która wnosi tym samym swój wkład rzeczowy do prowadzonej działalności, również może być odnotowany z wykorzystaniem swoich typowych operacji gospodarczych. Na tym schemacie pokażę obie te sytuacje, jakie skutki one wnoszą. Jeżeli operacja pierwsza w przypadku przekazania środka trwałego jako darowizny jest zapisana symbolem PT, czyli przekazaniem środka trwałego z tytułem wartość początkowa jest równa, w przypadku gdy wartość początkowa jest równa wartości tej brutto, czyli rynkowej, otrzymanej w formie darowizny środka trwałego, możemy w tym momencie zapisać po stronie debetowej na koncie aktywnym środki trwałe wartość w tym miejscu z numerem na przykład 1 tego środka trwałego, który został przekazany w akcie darowizny i jednocześnie na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów również odnieść tę pozycję jako pozycję przychodową, która będzie podlegała dalszemu rozliczeniu. W operacji drugiej możemy zawsze odnotować przy poleceniu księgowania rozliczenie przychodów z tytułu darowizny równolegle do amortyzacji. A więc możemy za każdy określony okres rozrachunkowy odnotować te przychody i uznać, ile mamy tych przychodów operacyjnych za poszczególny miesiąc lub też powiedzmy okres czasu, najczęściej w sumie to jest miesiąc. A więc z tej pozycji tutaj 1 następuje pewne zmniejszenie poprzez przeniesienie jakby stan tego konta po uwzględnieniu tych pozycji tutaj zmniejszających będzie niższy i część z tej kwoty wartości tej darowizny zostaje potraktowane jako pozostałe przychody operacyjne. Są to pozostałe przychody operacyjne, bo bezpośrednio niezwiązane z główną częścią prowadzenia działalności, czyli produkcją i sprzedażą wyrobów gotowych i wszystkich możliwych produktów. Druga forma, taka nietypowa środka trwałego, jego otrzymania, czyli aport, jest księgowana według tych tutaj dwóch operacji. I pamiętamy, że jeżeli wartość jest zadeklarowana według umowy, to oznacza, że na pewno osoba wnosząca ten aport zwiększa kapitały własne, kapitały zakładowe i w tym momencie rośnie po stronie kredytowej wartość naszych kapitałów zakładowych i jednocześnie mamy do rozliczenia pozostałe rozrachunki, niekoniecznie związane oczywiście znowu z prowadzeniem działalności, dlatego tu to słowo pozostałe jest bardzo ważne, bo to jest konto rozliczające, uzupełniające operacje gospodarcze, niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością. I jeżeli w drugiej operacji mamy określone, że jeżeli zadeklarowana wartość w umowie nie jest zgodna z tą wartością rynkową, wówczas na tym koncie pozostałe rozrachunki mamy możliwość takiego przeksięgowania tej zadeklarowanej kwoty ostatecznie jako środek trwały, ale na tym koncie dzięki temu, że ta zadeklarowana kwota może oczywiście nie równać się wartości rynkowej, my w tym momencie mamy możliwość rozliczenia jakichś dodatkowych odchyleń. A więc wartość początkowa środka trwałego, która jest ustalona na wartość rynkową, jest wpisywana na koncie środki trwałe po stronie debetowej, jak na każdym koncie aktywnym następuje po tej stronie zwiększenie, po tej zmniejszenie. Jeżeli tutaj po tej stronie debetowej następuje wpisanie wartości dodatkowego środka trwałego w wartości rynkowej, w tej samej kwocie, na innym koncie, tu pozostałe rozrachunki, tą kwotę wpisujemy i jeżeli te dwie pozycje
wartość umowna i wartość księgowa się zgadzają, to oczywiście, tak jak mówiłam, nie ma żadnych odchyleń.